Hej kochani, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj challenge, ale dla mnie trudny challenge, ponieważ muszę się malować bez lustra. To ja nie wiem, jak ja to wytrzymam, naprawdę nie mam pojęcia. No ale cóż, zabieramy się do roboty. A więc tak, najpierw nakładamy bazę. Boże, dobra. No baza to jest jak zwykły krem, więc to naprawdę nie ma żadnej filozofii. Naprawdę nie mam żadnego lustra, przysięgam. Nie wiem nic, co się dzieje. Gorzej będzie, bo będę chciała normalnie zrobić kreski, normalnie wyblendować ładnie cienie. Także tak. Dobra, dam teraz sobie trochę na oczy, żeby było w razie co. Dobra. Mamy już bazę skończoną. Teraz nakładamy podkład. Podkład nakładamy plameczkami i potem normalnie tak, jak ja bym robiła, czyli biorę sobie dwie pompki. Nakładam. O Jezu, tragedia. Już mi jest trochę trudno, no ale samo nakładanie tych to jeszcze nie ma tragedii. Nie wiem, gdzie jest równomiernie, nie wiem, gdzie nie. No ale cóż, i teraz muszę to wszystko wklepać. Ile? O masakra. Dobra, jakoś tak będę centymetr po centymetrze wklepywać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale nie wiem. Boże, tak klepię tą moją twarz już od jakiejś minuty, mam nadzieję, że wszystko zrobiłam, chociaż wątpię. No tak jakoś, ale dobra. Niech będzie. Czyli to jest to. I teraz robimy konturowanie na mokro. Czyli biorę normalnie pędzel. Pędzel. Ten. Do. O Jezu, gdzie to było? Tu. Dobra. Jezu, nie mam pojęcia, jaką to radzie jest. Zawsze pamiętam, że to było tu. O, tu. O, dobra. Haha, to mi się uda. Może będę ładnie wyglądać. A może i nie. Chwila. Tak, teraz wyblenduję. Jezu, jakie to jest stresujące. To nawet nie macie pojęcia. Weźcie sobie też taki challenge, zrobicie w domu. Masakra. To jest jakaś katorga. Dobra, teraz to tak. Okej, teraz druga strona. Ja pierdziele. Bo to akurat jest prosta rzecz, bo tu nie ma żadnej filozofii. Po prostu dajmy sobie puder na twarz, chociaż pewnie będę w niektórych miejscach biała. No, ale to też mniejsza. Oto ważne, żeby być wypudrowaną. Dobra, jest ok. Teraz biorę konturowanie na sucho. Biorę sobie bronzer. Dobra, teraz nakładam sobie róż. Nie mam pojęcia, jak to wygląda naprawdę. Dobra, się uśmiechnę. Może tam, gdzie się uśmiecham. Może będzie dobrze. Masakra. Totalna masakra. Dobra. I teraz tak, teraz nakładam rozświetlacz. Akurat rozświetlacz to będzie prosta sprawa, bo to akurat to są takie miejsca, gdzie no, trudno nie trafić. Czyli to jest tu. Tu. Trochę nosa. I pół kubiny na. Dobra. Pięknie. Teraz przechodzimy, moi drodzy, do brwi. Zaczynamy malować brwi. Dobrze. Ja nie wiedziałam trafić. Może tu coś będzie, jakieś nic nie ma. Czekać. Raczej włosy. Z pędzelka na pędzelek. Ja, Jezu, ja jeszcze że wyjechałam, bo mi gilgotało. Pięknie. Dobra. Teraz nakładamy bazę pod cienie. Akurat to jest prosta sprawa. Nakładamy sobie tu i po prostu wklepujemy, więc to mi się uda zrobić perfekto. Chyba najlepiej ze wszystkiego, serio. Ale dobra. Malujemy. Jakoś to tak dziko położyłam. Ja tu nie miałam nic, no, ale dobra, mniejsza.
I teraz biorę sobie cienie. I to się już staje powoli bardzo trudne do zrobienia. No ale dobra, czekaj, bo tu mam lusterko w tej chudzie, a z tym nie będę nic, mogę zamknąć oczy chwilę. Jakoś tak. Jest tak. Najpierw nakładam ten jasny cień. Okej, okay, przechodzimy dalej. Weźmiemy sobie... Może nie zrobimy takie hardcora. Weźmiemy sobie... ten i... O, odtąd zaczynamy blendować. Dobra. Teraz nakładam trochę ciemniejszego cienia. Czyli nakładam sobie tego. Normalnie kompletna katastrofa, serio. Dobra, teraz nakładam sobie ciemny cień w kącik. Tylko szukam odpowiedniego pędzla. Chwila, gdzie jest mój pędzel? Halo. Dobra, mam. Teraz biorę sobie ciemny w kącik. O, tu jest kącik. Dobra, jakoś trafiłam. Teraz biorę sobie na drugą stronę. Okej. I teraz nakładam sobie glitter z NYX. I teraz tak. Teraz nakładamy jakiś cień błyszczący. Wezmę go z tej małej palety, ale sobie zakryję oczywiście lusterko. Wezmę jakiś błyszczący cień. Nałożę sobie na środek powieki. Okej. Jakoś tak mniej więcej. No serio, nie wiem jak to ma wyglądać tu. Dobra, teraz zrobimy sobie dolną powiekę, czyli bierzemy sobie jeszcze raz tą paletę większą, bierzemy sobie pędzel do dolnej powieki i zaczynam, o ja, o Jezu, nic, nie wiem jak to się, ja za dostanę. To było dziwne, ale no cóż. Dobra, teraz zaczynam robić kreskę eyelinerem i to będzie wyzwanie. Ja pierdzielę, zawsze mi wychodzi idealnie, a tak to chwilę muszę sobie... Naprawdę nic nie widzę. O Jezu. O nie. Wypełniamy trójkącik. Teraz bierzemy tu od początku. Jedziemy. Tak. Dobrze. Teraz drugie oczko. Bierzemy sobie. Tak. O tego. Tak wypełniamy to, co jest w środku. Dobra. O Jezu. Tragedia. I teraz robię sobie... O. Tak. Dobrze. Teraz zaczynamy robić rzęsy. Rzęsy górne. O, z tymi za prościej. Chociaż czuję, że są gdzieś. A więc tak, co mi zostało? Została mi pomadka. Które to umiem robić mniej więcej. I koniec. Nie. I tak, moi drodzy, prezentuję się mój makijaż. I teraz nadszedł czas, abym się zobaczyła. O Jezu, gdzie jest to lusterko?
Dobra. Ej! Ale nie ma tragedii, bo no ustano krzywe, no ale co zrobić? Ale jeżeli chodzi o kreski, to no w ogóle podkład. No tak sobie, ale jeżeli chodzi o kreski, to zaczęłam mniej więcej w dobrym momencie i skończyłam w tym samym i zaczęłam tutaj, i tu tak samo, słuchajcie, tylko tu nie wypełniłam. Ale jakbym chciała, to bym uratowała tą kreskę. No, z tym już trudniej, ale tą... Szacun, tutaj trochę wyjechałam, tu dam za dużo bronzera. No, blendowanie cieni. Też takie... Takie sobie, ale powiem, że na upartego okularki założyć przeciwsłoneczne nie widać. Także powiem wam, że nieźle. Nieźle nie jest, jestem z siebie dumna. No ale sami ocenicie, jak to wszystko wygląda. A więc tak, to naprawdę była dla mnie świetna, świetna zabawa. Jak macie pomysł na jakieś jeszcze challenge, to chętnie wykonam, ponieważ mega lubię takie wyzwania, mega lubię się bawić, wygłupiać i w ogóle. Więc jak macie właśnie jakieś pomysły, to piszcie koniecznie na dole w komentarzach pod tym filmem. Będę naprawdę niezmiernie zachwycona i szczęśliwa, że mogę coś nowego wykonać. Także tak, to na tyle. Tu macie filmy proponowane, których może ktoś jeszcze nie widział. Tu macie przycisk do subskrybowania. Lajkujcie też, czy wam się film podobał, czy nie. Ja was zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa!